Będziemy zaczynać na pewno bez jakiejś zbędnej zwłoki, szanując nasz wspólny czas, Państwa czas. Tym niemniej jeszcze minuta, 2 minuty takie na poczekanie na to, żeby dołączyły do nas różne osoby, które chcą się do nas dostać. A tymczasem jeszcze można oczywiście na czacie się przedstawić, w takim sensie napisać skąd jesteśmy. A, już widzę znajome osoby. Witaj, witaj serdecznie, Reniu. Bardzo miło, że jesteś i są jeszcze już z nami różne inne znajome osoby. Ale równie serdecznie witamy znajome, jak i nieznajome. Cieszymy się, że z nami jesteście, że chcecie spędzić tę chwilę. Na pewno myślę, że nie pożałujecie, bo zapowiada się ciekawy wieczór i mam wrażenie, mam nadzieję, że i dla Was będzie ciekawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tu już właśnie mówiłam przed chwilą koleżance ze Śląska. Nadaję ze Śląska, z eteru ze Śląska i chyba tak jak w całej Polsce mamy prawdziwy kwiecień, a mianowicie plecień, który przeplata trochę zimy, trochę lata. Aktualnie w tym momencie świeci mi w oczy słońce i mam nadzieję, że to nie pogarsza widoczności. Być może jest za duży kontrast, ale nie szkodzi. Na pewno nie jestem najważniejszą osobą, która musi być widoczna dobrze. Ja się nazywam, może się od razu przedstawię, nazywam się Janina Stojak i mam przyjemność od merytorycznej strony koordynować Nauczycielską Akademię Internetową. Jeśli coś merytorycznego w Nauczycielskiej Akademii Internetowej, to w dużym stopniu naznaczone moją ręką, ale oczywiście nie tylko, ponieważ wiele kursów, które mamy w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej, to są kursy konstruowane, tworzone przez różne osoby w Centrum Edukacji Obywatelskiej i osoby, które z Centrum Edukacji Obywatelskiej współpracują. Pozwolę sobie na samym początku przedstawić kilka slajdów i powiedzieć kilka słów właśnie o Nauczycielskiej Akademii Internetowej, ponieważ dzisiejsze webinarium, którego tytuł jest widoczny w tej chwili, Pomagajmy się uczyć, czyli wspólne dialogi o uczeniu się, jest pod egidą, właśnie jest zorganizowane przez Nauczycielską Akademię Internetową. My się spotkaliśmy, być może, mam nadzieję, również z Państwem, 7 października, kiedy rozpoczynała się Nauczycielska Akademia Internetowa, kiedy rozpoczynały się nasze kursy. W tej chwili wiele kursów ma się już ku końcowi. Jesteśmy w przedostatnich, ostatnich modułach i postanowiliśmy się jeszcze raz spotkać. Dlaczego to dzisiejsze spotkanie? No, po pierwsze, dlatego, że za każdym razem, kiedy mamy kontakt z Wami, z uczestnikami Nauczycielskiej Akademii Internetowej, ze wszystkimi osobami, które biorą udział w naszych kursach, jest nam bardzo miło, że nie tylko chcecie spędzać czas właśnie biorąc udział w pracach kursu i w zadaniach, które w ramach tego kursu realizujecie, ale chcecie jeszcze się spotykać bezpośrednio, więc taka możliwość jest dzisiaj. Po drugie, no, ten nasz wieczór to nie tylko miłe spotkanie, gdzie będziemy sobie opowiadać różne ciekawe rzeczy, ale to także wsparcie w Waszym doskonaleniu się. Pomyśleliśmy sobie, że to jest dobry czas, żeby na tym spotkaniu omówić pewne istotne zagadnienia, które oczywiście są istotne z naszego punktu widzenia, osób, które są związane z edukacją, osób, które cały czas chcą się doskonalić w
tym Wasz udział w kursach internetowych. Nie ukrywam, że również chcemy Was zachęcić do tego, żeby pamiętać o tym, że niebawem rozpocznie się, to znaczy po wakacjach rozpocznie się następna edycja, ale już niebawem i już właściwie w tej chwili rozpoczęliśmy rekrutację do tej kolejnej edycji, która będzie miała miejsce no już w roku szkolnym 2021-2022, jak to brzmi, już 22 rok gdzieś tam nas dogania. Także taki jest cel naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze raz przypomnę, Nauczycielska Akademia Internetowa to jest program w ramach większego takiego kawałka, jednego z takich sztandarowych programów Centrum Edukacji Obywatelskiej, a mianowicie Szkoły Uczącej Się. Czyli jeżeli szukacie gdzieś na stronie Nauczycielskiej Akademii Internetowej, to warto właśnie poszukać najpierw Szkoła Ucząca Się i w ramach tej Szkoły Uczącej Się na pewno Nauczycielska Akademia Internetowa, będzie można ją znaleźć. A Szkoła Ucząca Się z kolei mieści się w jednym z kilku obszarów, które mamy w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a mianowicie jest to obszar Pomagaj się uczyć. Nic dziwnego, że tytuł naszego webinarium dzisiaj również związany jest właśnie z tytułem tego obszaru. W ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej no, mamy kilka kursów. Te kursy cały czas ewoluują, te kursy cały czas się zmieniają, ale te, które cieszą się największym powodzeniem od wielu, wielu lat, to są kursy związane z ocenianiem kształtującym. Ocenianie kształtujące 1 czy ocenianie kształtujące 2, tak mówimy w skrócie, bo chodzi o to, że ta jedynka jest, startuje z poziomu podstawowego, natomiast dwójka jest już dla zaawansowanych. Natomiast w przyszłym roku ja bym chciała no, wyjaśnić, zachęcić te osoby, które już nasze kursy kończyły, czy będą chciały się ewentualnie do naszych kursów zapisać, czy miały jakąś przerwę w uczestnictwie w naszych kursach, do uczestniczenia w kursie Dobra Lekcja. Nie będzie w zasadzie, kurs pod taką nazwą znika, nie będzie już tego kursu Dobra Lekcja, ponieważ powstaje kurs w zupełnie nowej odsłonie, zupełnie odmienny niż ta Dobra Lekcja. Oczywiście on będzie dotyczył również właśnie lekcji, projektowania, prowadzenia efektywnej lekcji, ale no, zaproponujemy właśnie coś, czego jeszcze nie było, co będzie absolutnie nową odsłoną, ale będzie dotyczyło oczywiście tego, co jest dla nas najważniejsze, a mianowicie uczenia się i nauczania. Pozostałe kursy będą przechodziły, zawsze przechodzą audyty, zawsze przechodzą liftingi, tak mniejsze, większe, tym niemniej to będą mniej więcej kursy w podobnym kształcie jak w tym roku. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy uczestniczą, którzy chcieliby uczestniczyć, którzy uczestniczyli dawno i mieli przerwę. Ta rekrutacja na przyszłą edycję już ruszyła, czyli wchodząc na naszą stronę, na stronę Centrum Edukacji Obywatelskiej, a później na stronę Nauczycielskiej Akademii Internetowej w ramach SUS-a, znajdziemy ogólne informacje pod adresem, który widoczny jest na slajdzie. Jest tam również formularz zgłoszeniowy. Ja później te linki wszystkie będę wpisywała na, wpiszę na czacie, tak żeby można sobie było ewentualnie skopiować. No to bieganie, chodzenie po naszej stronie bywa różne, nie jest takie łatwe, ale stawiamy przecież na ludzi inteligentnych, w związku z czym inteligentni na pewno sobie dobrze radzą.
wszyscy jakby to będziecie mogli znaleźć. Tym niemniej te linki będą wklejone, żeby można było krótszą drogą gdzieś tam znaleźć to właściwe miejsce. I ja jeszcze chciałabym przedstawić bardzo, bardzo serdecznie osobę, która jest osobą koordynującą wszystkie działania Nauczycielskiej Akademii Internetowej, osobą, do której można się zwracać z różnymi trudnymi bądź mniej trudnymi sprawami, z pytaniami. Oczywiście można się zwracać do mnie również. Ja swój adres mailowy też napiszę za chwilę na czacie, ale ta czarodziejka, która po prostu dotyka właściwie każdej rzeczy w Nauczycielskiej Akademii Internetowej i sprawia, żeby łatwiej nam było się poruszać we wszystkich miejscach, które Akademii Internetowej dotyczą, to Justyna Hachuła, tu jej nazwisko jest wypisane, adres mailowy jest wypisany. Justynko, czy nam się pokażesz? Czy jest możliwość, żeby Justyna się nam pokazała? Ja nie widzę Justyny. To widocznie, nie wiem, jakiś problem jest na łączach, w związku z czym tym razem Justyna pozostanie bez twarzy. A jak będzie mogła twarz ujawnić, to na pewno się pojawi. Zaraz coś tutaj na czacie, mam jakąś wiadomość. Aha, nie ma w tej chwili Justynki z nami. No zatem dalej pozostanie osobą nieco tajemniczą, powiedziałabym, znaną jedynie z imienia i nazwiska. Mam nadzieję, że będzie jeszcze taka okazja, żeby spotkać się bezpośrednio. Natomiast osobą, która dzisiaj właściwie większość czasu będzie nam zajmować, jest Kasia Pijanowska. Kasia się za chwilę już nam pojawi. I co ważne, Kasia jest osobą z doświadczeniem pedagogicznym, z doświadczeniem nauczycielskim, czyli na pewno fachowcem w tej dziedzinie, która wszystkich nas interesuje, filolożką z wykształcenia. I myślę sobie, że Kasia sama najlepiej ważne jakieś informacje o sobie przekaże, zrobi to znacznie ciekawiej niż ja mogłabym to zrobić. Ja właściwie się, można powiedzieć, pożegnam z wami, pożegnam w takim sensie, że zejdę z wizji, cały czas będę towarzyszyła, w związku z czym będę również śledziła czat, jeżeli będą jakieś pytania, będę się starała na te pytania, na które będę znała odpowiedzi, odpowiadać na czacie. Tak jak powiedziałam, wszystkie potrzebne linki również na tym czacie się znajdą. Jeszcze jedna istotna informacja, z naszego dzisiejszego webinarium będą zaświadczenia, należą wam się wszystkim zaświadczenia, tyle tylko, że ten link do tych zaświadczeń również będzie wklejony pod koniec tego webinarium. No może, nie wiem, poproszę Kasię, jak będziesz kończyła, ewentualnie ja się wtedy włączę na momencik, ale na pewno poinformujemy was o tym momencie, kiedy ten link będzie na czacie wklejony, kiedy będzie sobie można go skopiować i wygenerować później zaświadczenie o udziale w naszym dzisiejszym webinarium. Ja w tej chwili kończę. Wyłączam się i zapraszam Ciebie, Kasiu, do przejęcia. Oddaję Was w bardzo dobre ręce, w związku z czym nie martwię się, że to nie będzie czas stracony. Dziękuję Ci, Jasiu, za te bardzo dobre ręce. Gdybyś jeszcze mogła przestać udostępniać prezentację, o to Cię bardzo poproszę. Mogła w tą samą prezentację włączyć. Dzień dobry, bo nie wiem, czy jestem uprawniona do tego, żeby mówić dobry wieczór. Bo tak naprawdę u mnie w tym momencie, właśnie patrzę w okno, świeci słońce. Jeszcze przed chwilą był śnieg, więc tak jak powiedziała przed chwilą absolutnie Jasia, mamy prawdziwy kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Nie wiem, czy jestem gotowa na takie zmiany pogody, ale jakoś musimy sobie z tym radzić. Właśnie próbuję sobie wyciągnąć czat, żebym widziała ewentualnie pytania, które się pojawią, bądź jakieś wątpliwości. Dziękuję, Jasiu, za
przybliżenie, kim jestem. Niektóre osoby, mam nadzieję, że również Państwo, oglądają webinaria Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja się tam czasami pojawiam na początku, zwykle nie jako prelegentka, tylko jako osoba, która prowadzi te spotkania, ponieważ na co dzień koordynuję właśnie działania Odpornej Szkoły. Jeśli chodzi o uczenie się, przez 10 lat byłam nauczycielką języka polskiego jako obcego. Uczyłam w większości osoby dorosłe, ale od wielu lat prowadzę również kursy dla młodzieży, które właśnie dotyczą technik efektywnego uczenia się. I tak naprawdę to jest powód, dlaczego ja tutaj dzisiaj jestem i dlaczego będziemy rozmawiać o tym, co sobie zaplanowaliśmy. Chciałam na początku jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Tytułem tego webinarium są dialogi. Jestem sama, ale wiem, że jesteście po drugiej stronie, że są Państwo po drugiej stronie, dlatego bardzo proszę komentować, odzywać się, pisać na czacie. Ja mam cały czas ten czat otwarty. Z przyjemnością będę zerkać, spoglądać, czytać i komentować. Proszę mi też wybaczyć, jeśli nie będzie to w czasie rzeczywistym, tylko na przykład na chwilę się zawieszę i powiem, że o, spoglądam na czat, tak jak teraz, bo czytam wiadomości od Państwa. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Mam nadzieję, że w dialogu, nawet jeśli ten dialog będzie bardzo w przypadku moim werbalny, a w Państwa przypadku tylko pisany na czacie. Porozmawiamy o najpowszechniejszych mitach edukacyjnych i mam nadzieję, że uda nam się z kilkoma rozprawić raz na zawsze, na tyle skutecznie, że nie będą ich Państwo potem powielać ani w nie wierzyć, też dalej rozpowszechniać informacje, że to są mity. Opowiem też krótko o tym w ogóle, skąd się biorą mity i dlaczego tak chętnie w nie wierzymy. Ale to jest tylko połowa tego, co zaplanowałam. Każdy mit chciałabym również obrócić w drugą stronę. Co zamiast mitu? Czyli o tym, jak efektywnie się uczyć. Jak efektywnie uczyć również. To jest nasz plan na całe 90 minut. Mam nadzieję, że uda mi się zmieścić w czasie. Obalimy wszystko, co mamy obalić i porozmawiamy o efektywnym uczeniu się również. Dlaczego w ogóle zajmuję się tematem efektywnego uczenia się i dlaczego z wielką miłością obalam mity edukacyjne? Przez wiele lat widziałam zmagania uczniów, moich kursantów, którzy mówili, że oni nie potrafią, nie mogą, nie umieją i tak dalej. Często słyszałam, że ich program jest przeładowany, że szkoła to za duże obciążenie. Nieraz sama, jeszcze w okresie studenckim celebrowałam metodę zakuć, zdać, zapomnieć. Wiem, że ta metoda nie zniknęła, ona nadal dotyczy bardzo wielu uczniów. Spotkałam się również z informacjami bezpośrednio i pośrednio, że w szkole nie ma zajęć dotyczących efektywnego uczenia się. Jeśli już, to jest to gestia indywidualna poszczególnych nauczycieli, którzy takie elementy wplatają w swoje lekcje. Natrafiłam wiele razy w internecie na naszym ulubionym kanale, na którym pewnie jutro to webinarium też się znajdzie, na niesamowite przekłamanie dotyczące efektywnego uczenia się. Tam jest pełno mitów, które są sprzedawane jako prawdy i naprawdę uczniowie w nie wierzą. Do tego jeszcze mity edukacyjne zakłamują naszą edukacyjną rzeczywistość. Wierzymy w rzeczy, które są często wręcz nie do uwierzenia, że my w nie wierzymy. Dlatego dzisiaj spróbuję się z Państwem z tymi mitami rozprawić. Zacznijmy na początek bardzo angażująco. Mam nadzieję, że wszyscy już spotkali się z Menti, są obeznani, więc wiedzą, jak szybko nacisnąć na klawiaturze i wpisać kod. Chciałabym zaproponować takie proste pytanie do Menti. Poproszę, żeby na czat wpadł link do Menti, o już jest. Można również skorzystać z telefonu, wpisać sobie po prostu stronę menti.com i kod, który jest podany na ekranie. Pytanie jest takie, w jakie mity edukacyjne wierzą nauczyciele? Zapraszam, kto ma ochotę, ja w tym momencie udam się do Menti. W jakie mity edukacyjne wierzą nauczyciele? Kod i link jest na czacie. Kto z Państwa ma ochotę podzielić się swoim... Jest pierwsza odpowiedź, w jakie mity edukacyjne wierzą nauczyciele? Zachęcam do podzielenia się. Na razie wpadł nam jeden mit, mit oceniania. Uczeń nie potrafi sam. Uczniom się nie chce. Jak powiem, to uczniowie się dowiedzą i nauczą.
Plusy motywują. Znowu oceny tutaj mamy. Zdolny, ale leniwy. Tak, oczywiście, zdolny, ale leniwy. To chyba wszyscy znamy. Słuchowcy, wzrokowcy, o dziękuję bardzo za to, będziemy o tym rozmawiać. Muszą ćwiczyć. Wszystko muszę im wyłożyć. Świetne te mity. Uczniowie uczą się dla oceny. Pytanie, czy to mit? Tutaj też się można bardzo o to pokłócić, ale to jest rzeczywiście w kategorii mity, powinniśmy to wkładać. Sama muszę wszystko wytłumaczyć. Tutaj była też siadaj pała, to klasyka. Zadania domowe utrwalają wiedzę. Patrzę, czy jest coś nowego. Powoli się udostępniają kolejne komentarze. Bardzo dziękuję. Jeśli ktoś ma ochotę jeszcze uzupełnić, to bardzo proszę. Kary i nagrody tutaj też się pojawiły jako nowy mit. Klasy są za duże, żeby pracować w grupach. O, to też bardzo ciekawe. Sprawdziłem testy, muszę więcej. Świetnie, że to też się pojawia. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Myślę, że tych mitów jest naprawdę bardzo dużo. Nie o wszystkich porozmawiamy, bo oczywiście jest to po prostu niemożliwe. Fizycznie brakłoby nam 90 minut, ale dziękuję za wszystkie, które się pojawiły. Ja teraz przygotowałam dla Państwa tylko kilka mitów edukacyjnych. One częściowo będą się pokrywać z tym, co zostało zaproponowane w Menti. Najpowszechniejsze mity edukacyjne, oczywiście w moim odczuciu najpowszechniejsze, ale w odczuciu również amerykańskich psychologów, którzy twierdzą, że style uczenia się, stymulujące otoczenie, lewa, prawa półkula, 10% wykorzystania mózgu, testy niczego nie uczą, wielozadaniowość, ale również traktowanie pamięci jako magazynu z półkami i przegródkami, to jedne z najpowszechniejszych mitów edukacyjnych. Tutaj ja nie dołożyłam, ale zawsze mam ochotę, jak mówię o mitach, dołożyć jeszcze jedno. Talizmany. Bardzo wielu z nas, nie tylko uczniowie, ale również dorośli, wierzy w różnego rodzaju talizmany. Tym talizmanem może być na przykład elegancka koszula, w której muszę się uczyć, żeby potem móc zdać egzamin i w tej koszuli pójść na egzamin. Czy talizman, jakaś rzecz, którą mamy na szczęście. Jeśli to jest nieinwazyjne, nie jest to niebezpieczne, nie przekracza jakichś zdrowych granic, to zabieranie czegoś ze sobą na szczęście nie jest niczym złym, ale wierzenie w to, że muszę się uczyć w tej samej koszuli, w której pójdę na egzamin, to zaczyna zakrawać o naprawdę bardzo duży mit edukacyjny i zaczyna być problemem, bo pytanie, czy to mogą być dwie dokładnie takie same koszule. Więc bardzo prześmiewczo talizmany ubraniowe zostawmy sobie z boku. Zaplanowałam, że zajmiemy się dzisiaj 6 mitami edukacyjnymi i każdy z nich obrócimy w stronę, co z tego wziąć, żeby to była efektywna nauka. Od czego zaczniemy? Myślę, że od czegoś prostego na początek. 10% mózgu, fakt czy mit? Oczywiście musi być to mit, bo wrzuciłam to na wokandę jako pierwsze. 10% mózgu. Czy, jak Państwo myślą? Czy moglibyśmy przeżyć, używając tylko 10% swojego mózgu? Jeśli ktoś ma ochotę, może skomentować na czacie. Czy moglibyśmy przetrwać z 10% mózgu? Myślę, że ewolucja by nam na to nie pozwoliła. Zobaczcie, jak duży mamy mózg i czy on rzeczywiście byłby tak potrzebny duży, gdybyśmy używali tylko 10%? Pani Małgorzata pisze, że nie. No oczywiście, że nie. Ewolucja by nam na to nie pozwoliła. Ewolucja nie lubi próżni, a na pewno nie lubi zbędnej przestrzeni. Ale tak naprawdę, dlaczego my tak chętnie wierzymy w mit 10% mózgu, że używamy 10% mózgu? I tutaj jest kilka powodów. Może ja zacznę od tego powodu, którego nie podałam na slajdzie, to znaczy na pewno każdy z Państwa słyszał o Albercie Einsteinie. Podobno w jednym z wywiadów on zażartował i powiedział o tym, że ludzie używają 10% mózgu. Słynął ze swoich żartów, z tego, że był bardzo ironiczny i prawdopodobnie to przeszło do zbiorowej świadomości. No jak mówi tak Albert Einstein, to może my rzeczywiście używamy tylko 10% mózgu. To tak tytułem żartu, żartując tak jak Albert Einstein. A tak naprawdę
Kolejnym elementem, który dołożył tą cegiełkę do wiary w ten mit, jest to, że bardzo często wyniki skanów mózgu pokazują tylko niektóre obszary, które są aktywne podczas określonych czynności, co przechodzi do zbiorowej świadomości, no tak, tylko te są aktywne, czyli pozostałe są uśpione, nieaktywne. No niestety tak nie jest. Okazuje się, że cały mózg jest aktywny we wszystkich czynnościach, ale zaznaczamy tylko te obszary, które nas w danym momencie interesują. One są po prostu bardziej aktywne. Do tego jeszcze dochodzi przekonanie w nas, edukatorach, nauczycielach. My chcemy wierzyć w to, że my możemy odkryć ukryty potencjał naszych uczniów. Oni mają coś ukryte, więc my to odkryjemy, oni będą lepsi, my spełniamy swoją rolę edukatora. Często jest też tak, że traktujemy mózg jako mięsień. Mózg nie jest mięsień i nie takiego treningu jak mięśnie wymaga. O tym należy pamiętać. W takim razie pierwsze ćwiczenie była rozgrzewka na Menti. Teraz zapraszam w takim razie do ćwiczenia. Czy ktoś ma ochotę podzielić się i zastanowić, co teraz robi Twój mózg w tym momencie podczas webinarium? Zastanów się, co robi teraz Twój mózg. Twój mózg na pewno, tak jak ty, słucha tego webinarium. Na pewno też czyta slajdy. Martwi się może na przykład kolacją, co ugotować, albo pracami domowymi do sprawdzenia, albo po prostu myśli o tym, że w brzuchu mu burczy. Też tak może być. U pani Natalii ogarnia Teamsy. To pani Natalia próbuje tutaj żonglować pomiędzy dwoma różnymi miejscami. Do tego jeszcze mózg kontroluje wszystkie czynności życiowe. Bije nam serce, mamy ciśnienie krwi, oddychamy. Ja do tego jeszcze gestykuluję rękami. Równowaga, bo musimy siedzieć w pozycji, temperatura ciała i wiele, wiele innych. 100% mózgu przez 100% czasu, nie 10% mózgu. Obalamy mit 10%. My używamy całego swojego mózgu i to jest bardzo istotne, żeby to pamiętać. Myślę, że tutaj warto wspomnieć o tym, że potencjał, który ma ludzki mózg, jest nieograniczony, więc nie mylmy użycia mózgu z potencjałem. Mamy nieograniczony potencjał naszego mózgu, wierzymy w to, że możemy nauczyć się wszystkiego i tak naprawdę jest. Mamy nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o nasz mózg, dlatego używamy go w 100%, ale ten potencjał rzeczywiście możemy zmieniać, kształtować, rozwijać. Pierwszy mit załatwiony, rozprawiony. To tak bardzo na rozgrzewkę. Wydaje mi się, że to już wcześniej Państwo pewnie się z tymi teoriami spotkali. Jeden z moich ulubionych mitów, nie mogę powiedzieć, że ulubiony, bo to wszystkie są ulubione, ale jeden z ulubionych to jest długa ekspozycja. Zakładam, że określenie długa ekspozycja nikomu nic nie mówi, może tylko tym, którzy słyszeli o promieniowaniu X, że trzeba wykonać ekspozycję, żeby zrobić prześwietlenie. Nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale zanim wytłumaczę, o co chodzi z długą ekspozycją, zachęcę do ćwiczenia. Ja na co dzień w CEO przygotowuję webinaria odpornej szkoły. W ramach swojego drugiej części pracy zajmuję się również prowadzeniem warsztatów o efektywnym uczeniu się i lubię ćwiczenia, lubię interakcje z osobami, które są po drugiej stronie. Zapraszam do tego prostego ćwiczenia. Proszę przyjrzeć się tej karcie płatniczej. Proszę zdecydowanie nie zaglądać teraz do portfela. Jeśli ktoś ma ochotę pogłówkować, co się kryje pod tymi numerkami, 1, 2, 3. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, proszę zapisać na czacie, co się kryje pod 1, 2 i 3. Proszę spróbować, bardzo jestem ciekawa, czy się uda. 1, 2 i 3. Pani Ania pisze, że jej mózg się teraz relaksuje. Doskonale. Mam nadzieję, że przy ciekawych treściach. O, jest pierwsza odpowiedź, co jest pod dwójką, ale pani Ania umieściła to. Proszę komentować w opcji panelists and attendees, a wtedy wszyscy, którzy są w pokoju webinarowym, będą widzieć odpowiedzi. Pojawiają się bardzo dobre odpowiedzi. Proszę próbować dalej. Dwójkę widzę. Dwójka ewidentnie jest łatwa do rozszyfrowania. Kto jeszcze ma ochotę?
Co tu jeszcze się może? A pod trójką, co by się mogło ukryć? Kto ma ochotę spróbować? Są próby. Na razie same panie Anie. Są dobre tropy, tylko trochę nie z tymi numerkami, ale fantastycznie, że Państwo próbują. Pani Ola też dwa typy swoje. Świetnie. To ja teraz odsłonię tę kartę. Zanim to zrobię, od razu powiem, że wszystkie, albo nawet zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie, karty płatnicze wyglądają mniej więcej tak samo, to znaczy w tych samych miejscach mają kluczowe informacje. Mogą się różnić kolorem czy czcionką, której są nadrukowywane, ale rzeczywiście ukrywają to samo. I teraz tak, odkryjmy. Pod jedynką jest logo banku, pod dwójką, i tutaj rzeczywiście nie było z tym problemu, jest data ważności karty. To, że to jest ważne, może to częściej po prostu sprawdzamy. A pod trójką jest nazwa formy płatności, czyli to jest Visa Maestro, czy jeszcze jakiś inny rodzaj płatności. I to jest logo tej płatności. I rzeczywiście takie odpowiedzi, pojawiło się też zamienione logo z formą płatności. Długa ekspozycja. W tym przypadku proszę się zastanowić, jak często używają Państwo karty płatniczej. Teraz może trochę rzadziej, bo rzadziej wychodzimy z domu i rzadziej chodzimy do sklepu, ale generalnie jest to rzecz, na którą patrzymy bardzo często. Zwykle kartę płatniczą mamy przez 2, 3, czasami 4 lata w portfelu, dokładnie tą samą. Oglądamy ją we wszystkie strony, zbliżając do czytnika i płacąc, to znaczy widzieliśmy ją na pewno wielokrotnie, ale czy łatwo było przywołać z pamięci to, co na niej jest? No już niekoniecznie. Długa ekspozycja, czyli to, że bardzo często i bardzo długo coś widzimy, nie znaczy, że taka informacja wejdzie nam do głowy. To znaczy, sale lekcyjne pełne infografik, schematów, wykresów, wzorów, cytatów, prac uczniów, gazetek szkolnych, o czymś zapomniałam, coś jeszcze wisi na ścianie, informacyjne, plakaty różnego rodzaju, o cytatach mówiłam. Sale szkolne, sale lekcyjne, te stacjonarne, pełne są regulaminy. Dziękuję Pani Natalio. Pełne są informacji, które są na ścianach. Jeśli to tam wisi, a my, nauczyciele i nasi uczniowie, nic z tym nie robimy, to długa ekspozycja, czyli po prostu patrzenie na to, co jest na ścianie, niczego nie zmienia. To nie wzmacnia śladu pamięciowego. My nie zapamiętamy tylko dlatego, że coś wisi na wysokości naszego wzroku. Jeśli zrobimy coś z taką informacją, w jakiś sposób ją przetworzymy, to wtedy tak. Dlatego szalenie Państwa zachęcam do tego, żeby oczyścić ściany w swoich salach zajęciowych. Jak już trafimy do stacjonarnej szkoły, kiedy w końcu edukacja zdalna się zakończy, co niestety nie będzie tak szybko, oczyśćmy ściany po to, żeby wykorzystać ich potencjał. Umieszczajmy na ścianie tylko to, co w danym momencie jest ważne, tylko to, co pasuje do naszego tematu lekcji, co też przykuje wzrok naszych uczniów, i zróbmy coś z tym. Z tym wzorem, cytatem, schematem, zróbmy coś. Wspólnie z uczniami coś zróbmy. Przetwórzmy jakoś tą informację i dzięki temu to, że będziemy mieć ekspozycję, czyli przez kilka lekcji coś będzie wisiało na ścianie, to wtedy ma to szansę trafić do pamięci naszych uczniów. Na pewno model szkoły fińskiej jest Państwu dobrze znany. Tam ściany są puste, czyste. Może puste to jest ze słowo. Tam są ściany czyste właśnie po to, żeby móc coś wyeksponować. Czyli zachęcam do obalenia mitu długiej ekspozycji i wykorzystania ścian do tego, żeby uczniowie lepiej coś zapamiętywali dzięki przetworzeniu informacji. Następny mit, już trzeci, dobrze nam bardzo idzie, jeśli chodzi o czas, co mnie bardzo cieszy. Wielozadaniowość. Czy ten mit coś Państwu mówi? Chyba powinnam sprawdzić, jak dużo jest kobiet dzisiaj w naszym towarzystwie. Myślę, że my kobiety coś przez skórę czujemy, co to jest z tą wielozadaniowością. Proszę sobie wyobrazić podróż samochodem.
Jedziemy przez miasto. Długa podróż, nie do końca znamy drogę, musimy gdzieś dojechać, nawigacja coś wariuje i w tym samym czasie dzwoni dyrektor szkoły z informacją, że będziemy musieli przyjąć zastępstwo i wypytuje nas o terminy, czy to jest możliwe. Zgodnie z tym, co dzieje się w naszym mózgu, będziemy mieć albo problem z dotarciem do celu, to znaczy nie skręcimy tam, gdzie powinniśmy skręcić, ominiemy ten skręt albo pojedziemy w całkowicie innym miejscu, albo w ogóle nie będziemy pamiętali ostatniego skrzyżowania, albo zgodzimy się na termin zastępstwa, który nam nie do końca pasuje, bo jednocześnie będziemy próbowali coś sprawdzić w kalendarzu. Nasz mózg nie jest wielozadaniowy. On cały czas przełącza się pomiędzy jednym systemem a drugim. I teraz tak, jeżeli próbujemy usłyszeć i zrobić coś, co wymaga koncentracji uwagi w jednym czasie, to albo czegoś nie do końca zrobimy, albo czegoś nie dosłyszymy, bo nie możemy być w dwóch miejscach naraz. Jeśli próbujemy wykonać dwie czynności w jednym czasie, to wtedy nasz mózg będzie się musiał przełączyć pomiędzy jednym systemem a drugim. A próbując się przełączyć, będzie tracił czas. Na tym przełączeniu stracimy najwięcej czasu. Dlatego warto o tym pamiętać, że my nie jesteśmy wielozadaniowi, bo po prostu jest to niemożliwe. My cały czas przechodzimy pomiędzy systemami. To teraz w takim razie proszę się zastanowić, jak wygląda sytuacja w klasie. Na przykład zapraszamy ucznia do tablicy, żeby rozwiązał na przykład zadanie przy tablicy. I co wtedy często robi nauczyciel? Mówi. Uczeń powinien słyszeć swój wewnętrzny głos, który pozwoliłby mu rozwiązać zadanie, a nauczyciel na przykład coś mówi do klasy, mówi do niego, mówi. I w tym momencie są te dwa głosy, więc albo uczeń słyszy nauczyciela, który mówi w tle do innych uczniów, albo może usłyszeć swój wewnętrzny głos, żeby rozwiązać zadanie. I ciągle przełącza się pomiędzy tymi systemami. To jest właśnie mit wielozadaniowości. On tego nie może zrobić. Druga sytuacja, kiedy na przykład mamy klasyczna sytuacja, uczniowie przepisują coś z tablicy. I nauczyciel w tym czasie również coś im mówi. Próbuje coś jeszcze wytłumaczyć, dotłumaczyć, dopowiedzieć. Znowu mamy problem, że uczeń musi się przełączać pomiędzy dwoma systemami. Musi słyszeć jednocześnie nauczyciela, który mu coś wyjaśnia i jednocześnie musi zerkać na tablicę i przepisywać. Na pewno to będzie z uszczerbkiem na czasie. Do tego jeszcze możemy mieć problem, że nie przepisze prawidłowo, a młodsze dzieci zaczną popełniać błędy literówki albo ortograficzne. W takim razie, co zamiast wielozadaniowości? Jedna rzecz w jednym czasie, ale uwaga, proszę nie mylić tego z brakiem interdyscyplinarności. To, że my na lekcji będziemy łączyć elementy z innych przedmiotów, to nie znaczy, że my tego nie możemy robić, że to jest wbrew naszej naturze. Nie, chodzi o to, żeby w jednym momencie wykonywać jedną czynność. Jedna rzecz w jednym czasie. Ograniczajmy dystraktory i tym dystraktorem możemy być my sami, gadający w momencie, kiedy uczniowie coś wykonują, ale również to, że wykorzystujemy różne narzędzia, na przykład telefon, wyświetlamy coś uczniom i wymagamy od nich, żeby jednocześnie byli w stanie coś sami zapisać, jednocześnie coś zobaczyć, jednocześnie coś usłyszeć. To jest bardzo dużo rzeczy naraz. Dziel zadania na mniejsze porcje, żeby w tym momencie uczeń mógł zadanie wykonać krok po kroku, co będzie dobre, jeśli chodzi o brak wielozadaniowości, ale też będzie dobre, będzie sprzyjało temu, że uczeń lepiej zrozumie i będzie mu łatwiej to rozwiązać. Proszę dawać szczodrze uczniom czas na wykonanie zadania, pamiętając o tym, że niektóre będą wymagały właśnie przełączenia się pomiędzy systemami. Dajmy czas. Nie komentujmy, nie bądźmy tym dodatkowym głosem, który przeszkadza w wykonaniu zadania i wydłuża tak naprawdę wykonanie tego zadania, bo uczeń musi się przełączać pomiędzy systemami. Nie bójmy się ciszy. Cisza jest czasem takim przekleństwem nauczyciela, boimy się tego, och, nic się nie dzieje, nikt nic nie mówi, to ja będę zagadywać w takim razie.
Nie bójmy się, dajmy uczniom czas na pomyślenie, zawieźmy pytanie, niech oni się chwilę zastanowią. Jasia mnie przed tym webinarium pytała, a co jeśli jest taka sytuacja, że uczeń ma coś obejrzeć i zrobić notatkę? Ja powiedziałam do Jasi, to jest świetne pytanie, bo to jest bardzo rzeczywiste pytanie. Co zrobić w takiej sytuacji? Myślę, że jest na to jedna dobra odpowiedź. To wszystko zależy od tego, co my chcemy od tego ucznia, jaką notatkę on ma zrobić. Jeśli my chcemy, żeby uczeń wysłuchał na przykład wykładu, obejrzał jakiś film i z tego zrobił notatkę, na przykład mapę myśli albo jakąś sketchnotkę, no to wtedy musimy zatrzymywać film w trakcie. Nie ma innej opcji. Musimy świadomie zrobić przerwę, żeby uczeń mógł się zastanowić, przetworzyć informacje, stworzyć notatkę graficzną. Jeśli chcemy, żeby to się odbywało w trakcie, to jedyną notatką, jaką uczeń mógłby zrobić, żeby dosłyszeć wszystko i zanotować względnie wszystko, to jest po prostu spisywanie całych fragmentów wypowiedzi osoby, która mówi, albo to jest, co jest prezentowane na filmie. Uczeń nie jest w stanie przetworzyć informacji i jednocześnie skoncentrować się i w pełni oglądać to, co mu prezentujemy. Jeśli chcemy, żeby uczeń tworzył notatkę przetworzoną, czyli właśnie sketchnotkę czy mapę myśli albo inną notatkę, na przykład metodą Cornella, pamiętajmy, żeby robić świadome przerwy. Zapowiedzieć uczniom, że notatka tak, ale będziemy robić przerwy na jej wykonanie. Kilkuminutowe przerwy i dzięki temu zyskamy podwójnie. Po pierwsze, nasz uczeń na pewno wszystko usłyszy i będzie miał szansę zrobić taką notatkę. Po drugie, on będzie przywoływał informacje ze swojej własnej pamięci, a nie będzie po prostu spisywał fragmenty tego, co mówi ktoś inny, czyli będzie bazował na swojej wiedzy i dokona przywołania tych informacji, które przed chwilą usłyszał czy zobaczył. Pani Joanna mówi o nieprzyspieszaniu biegu rzeki. Doskonałe to jest, to w ogóle przykuło moją uwagę w trakcie wypowiedzi. Tak, dajmy uczniom czas, dajmy im czas, żeby się zastanowili i zawsze miejmy na uwadze to, że jeżeli oni wykonują coś skomplikowanego, to oni cały czas muszą się między tymi systemami przełączać. Więc tak jak tutaj wszystkie jesteśmy, jak spoglądałam, w większości kobiety, wielozadaniowość jest nam trochę wpisana w kod genetyczny my jako kobiety, ale proszę pamiętać o tym, że oglądanie czegoś, na przykład serialu, jednoczesne wykonywanie jakiejś czynności domowej, to nie jest wielozadaniowość. Czynności, które nie wymagają uwagi, koncentracji naszego mózgu, takie proste jak na przykład zamieszanie w garnku albo jednoczesne prasowanie, to jak najbardziej jest ok, ale w momencie, kiedy chcielibyśmy jednocześnie uczestniczyć w zebraniu i być na przykład na webinarium, no to będziemy tracić, będziemy raz tu, raz tu. Będziemy po prostu tracić wątki, gubić zdania albo nie dosłyszymy i zgodzimy się na coś, na co nie chcieliśmy się zgodzić, albo nie usłyszymy czegoś na webinarium, co potem mogłoby być dla nas interesujące albo produktywne w naszej pracy. Wielozadaniowości mówimy nie. Mit, który w latach 90. miał wielkie żniwo w wielu korporacjach, myślę, że dotyczy również nas. Pamiętajmy o tym, jedna rzecz w jednym czasie. Następny mit, czwarty, o którym chciałabym porozmawiać, to intuicyjny wybór sposobu uczenia się. To może w takim razie ja skieruję do Państwa to pytanie. Czym Państwo się kierują w wyborze sposobu uczenia i uczenia się? Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, bardzo serdecznie zapraszam do podzielenia się na czacie. Czym Państwo się kierują w wyborze sposobu uczenia i uczenia się? Pani Ania napisała tylko w opcji do mnie, że predyspozycjami. Okej, potrzebą, pani Joanna, dziękuję, potrzeba tutaj jest istotna. Możliwościami zespołu klasowego. Okej. To bardzo ciekawe odpowiedzi.
rodzajem zadania i stopniem trudności, oczywiście. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze ma ochotę i dopisze, ale to już są ciekawe bardzo odpowiedzi. Standardowy uczeń kieruje się intuicją. A tu jeszcze są zainteresowania. Standardowy uczeń kieruje się intuicją. Bardzo często przecież słyszymy, kieruj się intuicją, ty najlepiej czujesz, co jest dla ciebie dobre, ty się znasz, intuicja to jest to. Też często słyszymy o kobiecej intuicji, że my kobiety to mamy taki dodatkowy zmysł, to jest właśnie intuicja. Wszystko świetnie. Tylko w momencie, kiedy to dotyczy uczenia się, to już nie jest tak wesoło. Intuicja w tym przypadku również oznacza wybór na podstawie nawyku i wcześniejszych doświadczeń. Jeśli uczeń ma nawyk uczenia się na bazie wcześniejszych doświadczeń, na przykład miał świetnego nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej, który pokazał mu mapy myśli, pokazał mu, jak może przywoływać informacje, jak może rozwiązywać quizy, jak może kojarzyć, jak może sobie rysować notatki obrazkowe, doskonale. On ma dobry nawyk zbudowany na wcześniejszym doświadczeniu. Świetnie, jeśli uczeń ma nawyk podglądania starszego rodzeństwa, które już przeszło na wyższy stopień edukacji i rzeczywiście musi duże porcje materiału ogarniać. I oni planują, dzielą na małe porcje, powtarzają, rozklejają karteczki po całym mieszkaniu. Świetnie. On ma nawyk na podstawie wcześniejszych doświadczeń i może się kierować intuicją. A co w przypadku, kiedy mamy ucznia, który nie ma takiego wzorca? Kiedy jego intuicja dotyczy tylko i wyłącznie tego, że on po prostu uczy się na pamięć. I w momencie, kiedy trafia na wyższy poziom edukacji, okazuje się, że nie jest w stanie nauczyć się wszystkiego na pamięć, bo tego jest po prostu za dużo. I wtedy intuicja stoi w kontrze do tego, co czuje nasz uczeń, bo on przecież do tej pory tak robił i było okej, on to intuicyjnie wybierał. Ale okazuje się, że intuicja jest zdecydowanie w opozycji do wszelkich badań o uczeniu się. Jest badanie oparte na nauce jest w kontrze do intuicji. To brzmi dziwnie, bo my chcemy wierzyć, że intuicja nas kieruje przez życie. Ale tak niestety nie jest. Jeśli chodzi o wybór sposobu uczenia się opartego na badaniach, powinien on zależeć od tego, czy my w ogóle znamy metody skutecznego uczenia się, czy my o nich słyszeliśmy, czy umiemy je zastosować. Więc tak naprawdę w osobach najbliższych, czyli nauczycielach, jest to, że my pokażemy uczniowi, co to są metody skutecznego uczenia się, co to znaczy uczyć się efektywnie i skutecznie. Do tego jeszcze możemy przyjść w takiej sytuacji, że my jako nauczyciele będziemy modelować sposób uczenia się naszych uczniów. To jak my prowadzimy lekcje, co my mówimy swoim uczniom, jak my przygotowujemy dla niego zadania, to jest właśnie modelowanie. My pokazujemy, jak uczyć się w oparciu o badania naukowe na temat uczenia się. Do tego jeszcze, jeśli opatrzymy to wszystko metakomentarzem, powiemy, dlaczego tak jest, co robi dobrze mózgowi, dlaczego powinniś tak, a nie inaczej się uczyć, to jest dodatkowa informacja. Każdy metakomentarz wspiera uczenie się. Na końcu dochodzi jeszcze refleksja. Zapytajmy naszych uczniów nie tylko, czego się nauczyłeś, ale również, jak się tego nauczyłeś. I to jak jednocześnie jest refleksją naszego ucznia, ale jest też metakomentarzem, bo on sam się zastanowi, jak przebiega jego proces uczenia się, co go wspiera, co jest interesujące. Przygotowując się dzisiaj do tego webinarium, rozmawiałam z moją koleżanką Eweliną, która również jest bardzo ważną częścią SUS-a. I Ewelina mi opowiedziała o ósmoklasistce, która mówiła o tym, jak bardzo uwielbia lekcje fizyki, właśnie dlatego, że nauczycielka zwraca uwagę na to, jak uczą się uczniowie. Przygotowuje im zadania z różnych działów. To są skomplikowane zagadnienia z fizyki. I ta dziewczynka powiedziała, ona nawet pyta o to, co było w siódmej klasie. Proszę zobaczyć, uczennica ósmej klasy była w stanie powiedzieć, że ona uwielbia fizykę, dlatego że te zadania są bardzo uczące. To są jej słowa. Ja się bardzo dużo uczę przy tych zadaniach. I ona miała tą swoją refleksję. Wiedziała, jak się uczy. Uczy się, bo przywołuje informacje, które były już dawno. Anegdota. W
Wczoraj oglądałam krótkie podsumowanie i wypowiedź doktora Marka Magdaniela, którego książkę czytałam kilka lat temu z wielkim zainteresowaniem. Książka Make It Stick, wydana na polskim rynku pod bardzo, bardzo nieatrakcyjnym tytułem, czyli Harwardzki poradnik skutecznego uczenia się. Ten tytuł nie przyciąga, wręcz odrzuca. Bardzo ciekawa książka, polecam, jeśli ktoś z Państwa lubi sobie do poduszki poczytać o skutecznym uczeniu się. I właśnie Mark McDaniel powiedział taką anegdotę, która bardzo do mnie przemówiła. Dlaczego jest tak, że my nie zaprowadzamy naszych dzieci na basen, nie idziemy do tej części, gdzie jest najgłębsza woda, nie mówimy im skaczcie do tej wody i proszę pływajcie. Najpierw zapisujemy ich na lekcje pływania, pływają z kołem, z rękawkami, z instruktorem. Tak samo jest na przykład z lekcją gry na pianinie. Czy my kupujemy dziecku pianino i mówimy graj? Nie. Zawsze jest tak, że najpierw zapisujemy na lekcję, kupujemy nuty, dziecko ma nauczyciela, który krok po kroku, czy my sami jako nauczyciel, krok po kroku uczy grania na tym fortepianie, pianinie czy gitarze. Dlaczego jest tak, że w przypadku pływania czy gry postępujemy krok po kroku? Uczymy najpierw tego, czego będziemy wymagać. Tak samo jest z uczeniem się. Powinniśmy najpierw pokazać uczniom, jak się uczyć, a dopiero potem wymagać od nich, żeby się czegoś uczyli, a nie bazowali tylko i wyłącznie na swojej intuicji, ale bazowali właśnie na badaniach naukowych i najskuteczniejszych metodach uczenia się. Dotarliśmy do mitu, który, myślę, wzbudza największe kontrowersje, bo jest też mitem, który do nas bardzo, bardzo przemawia, bo jest takim, indywidualizuje nas jako odbiorców, jako jesteśmy po prostu podmiotami, a nie tylko przedmiotami. I teraz uwaga, dlaczego to jest mit? Rozprawimy się z nim, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli, żeby Państwo to wiedzieli. Style uczenia się. Proszę teraz zgłosić się na czacie, może jeszcze cofnę ten slajd. Kto w swoim życiu rozwiązał kwestionariusz, jaki ma styl uczenia się? Proszę się zgłosić, jestem bardzo ciekawa. Kto w życiu rozwiązał taki kwestionariusz, taki test na style uczenia się? Pani Ola pisze ja. Mhm. Ktoś jeszcze? A może jest taka osoba, która nigdy tego nie widziała? Pani Natalia też, dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Mhm. Ktoś jeszcze? Dobry. Widzę komunikaty, że łapki są podnoszone po prostu. O, to ja nie widzę tego, niestety, że są łapki. Tak, wielokrotnie. Dziękuję Ci, Jasiu. Ja tych łapek nie widzę, jak mam włączoną prezentację i czat. Tak, są łapki. Nie pamiętam wyniku. Ktokolwiek się kryje pod AB, ja się cieszę, że ta osoba nie pamięta wyniku. Jasiu, a Ty może rozwiązywałaś kiedyś taki test na style uczenia się? Oczywiście tak, jak najbardziej. A pamiętasz, jaki był wynik, czy nie pamiętasz i to przyjęłaś to? Jestem wzrokowcem. Jesteś wzrokowcem. Według testu. Według testu. Dobrze, to ja jeszcze Cię zapytam za chwilę o jeszcze jedną rzecz, ale dziękuję Ci, że się odezwałaś. O proszę, Pani Anna zachęca uczniów swojej pierwszej klasy. Pani Anna, to ja zaraz Pani powiem... Powiem, dlaczego nie powinniśmy do tego zachęcać. Nie zachęcam. A, nie zachęcam. O, to dobrze, że pani Anna nie zachęca. Dziękuję w ogóle za komentarze na czacie. Dzięki temu wiem, że ktoś tam jest. A, jest taki proceder. O, to uwaga, to my zaraz ten proceder tutaj ukrócimy i wyjaśnimy i podamy powody, dlaczego tego nie robić. Proszę Państwa. A to w takim razie pytanie dla niebiologów. Co to tutaj jest na tym rysunku? Co tutaj się wydarza? Jest jakieś słońce, liść, kawałek drzewa. Co to, proszę powiedzieć, co to jest? O czym ja tutaj będę teraz mówić? Oczywiście. Proszę sobie wyobrazić, że jest to lekcja biologii gdzieś na poziomie, nie wiem, czwartej klasy. Chyba w czwartej klasie jest fotosynteza. Proszę mi tutaj wyprostować, nigdy biologii nie uczyłam. Sytuacja, jesteśmy na lekcji biologii i czy nawet jeszcze wcześniej przyrody z młodszymi dziećmi.
Nie wiem, czy one by sobie dały radę z tymi H2O, CO2 i O2, ale myślę, że moglibyśmy to podpisać. Nawet bym się pokusiła o takie podpisanie. Czwarta klasa, pani Monika pisze. I proszę zobaczyć, mamy słońce, które oddziałuje na liście rośliny, mamy dwutlenek węgla, który ten liść pochłania. Proszę zobaczyć, tu mamy taki piękny liść, on jest zielony. Wytłumaczymy, dlaczego on jest zielony. Pani Małgorzata mówi, że piąta klasa. Z piątą klasą też bym dała radę to przerobić. I tutaj proszę zobaczyć, jest ten zielony i teraz dopowiadamy, że to jest taki barwnik. Ja nawet pamiętam, jak on się nazywa z lekcji biologii, o dziwo. I dzięki temu, że nasza roślina pochłania dwutlenek węgla, czyli CO2, to produkuje tlen i my, ludzie, możemy z tego tlenu korzystać. Dlatego lubimy się otaczać drzewami, roślinami w doniczkach i tak dalej. I ta roślina potrzebuje, oprócz słońca oczywiście do życia, potrzebuje również wody i tutaj mamy H2O, czyli symbol wody. Najbardziej, najprostszy obrazek w najprostszy możliwy sposób omówiony. Proszę Państwa, to co tutaj się wydarzyło, ta moja opowieść z tym obrazkiem, stworzyliśmy sobie warunki wizualne do uczenia się. Ta prosta grafika i ja gadająca, to były warunki wizualne. I teraz podeprzemy te warunki wizualne takim oto wykresem. Proszę Państwa, w 2018 roku amerykańscy badacze przeprowadzili takie badania na studentach. Spróbowali w warunkach wizualnych i w warunkach werbalnych, czyli w sytuacji, kiedy tylko bym opowiadała o fotosyntezie, nie pokazując tej fotosyntezy na takiej prostej grafice, okazało się, że bez względu na to, czy ktoś się nazywał, tak jak Jasia powiedziała, wzrokowcem, bo wyszło mu w teście, czy może czuł, że takie są jego preferencje, czy może nazywał się słuchowcem, albo kinestetykiem, albo czuciowcem, albo jeszcze innym, bo o tych typach za chwilę, okazało się, że bez względu na to, co nam wyszło w teście, albo jakie mamy preferencje, to w warunkach wizualnych, proszę zobaczyć, w warunkach wizualnych zarówno tak zwani wzrokowcy i tak zwani słuchowcy uczyli się lepiej, bo zapamiętywali ponad 80% informacji niż w warunkach werbalnych. Więc w takim razie wracam do tego obrazka AAA. Chciałam wrócić, nie mogłam wrócić. Wracam do obrazka z fotosyntezą. Warunki wizualne to jest taka sytuacja, kiedy ja pokazuję jakiś schemat albo rysuję go na tablicy, też może być, i o nim opowiadam, tłumaczę go uczniom, czyli oni mają element wizualny, czyli ta grafika, którą tutaj Państwo widzą na ekranie, i ja gadająca, czyli element werbalny. Tak samo będzie, jeżeli zestawimy grafikę z podręczniku i opisane, co to jest tekst. To wtedy werbalnym, czyli słowa, to będzie to zapisane. Więc uwaga, proszę nie mylić, że werbalne to jest tylko mówione, bo słowa na papierze to nadal jest werbalne. Słowa w głowie naszych uczniów to nadal jest werbalne. Jeśli chodzi o stronę wizualną, to właśnie tutaj mamy stronę wizualną, czyli różnego rodzaju obrazki. I teraz to, co jest najważniejsze i to, co sobie należy zapamiętać z tego doświadczenia. Bez względu na to, jakie my mamy preferencje, czy nam się wydaje, zgodnie z tym przekonaniem intuicyjnie, my preferujemy, że coś jest wizualne, albo że my wolimy, jak ktoś do nas mówi, albo my wolimy mechanicznie coś robić, to są preferencje. Coś takiego, jak style uczenia się, nie istnieje. To, że my mamy preferencje, to jest bardzo okej, bo mamy preferencje w różnych tematach, na przykład to, czy ja wolę makaron z pomidorami, a może z pesto. Mam preferencje, czy ja lubię jeździć na hulajnodze, czy na rowerze i to jest bardzo okej. Ale preferencje to nie jest to samo, co style uczenia się. Proszę na to spojrzeć z tej perspektywy. I w tym momencie, jeśli my wiemy, że to są tylko i wyłącznie preferencje, to dochodzimy do klu naszej rozmowy. Proszę Państwa, nie ma żadnych, ale to żadnych obiektywnych badań, które by potwierdzały, że istnieją style uczenia się. Sam termin style uczenia się nie posiada żadnej definicji. To jest tylko intuicja, że może taki werbalny to jest taki, co słyszy, a taki, co jest wzrokowcem, to co widzi, no ale co widzi. I tu jest problem, ponieważ badań, różnych propozycji na temat stylów uczenia się jest bardzo dużo. Tych styli może być 4, 6, 16, 18.
to teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że wchodzimy do klasy, mamy 25 uczniów i każdy miałby jakiś styl uczenia się. No może z tych 4, ale może z tych 8 albo tych 16. Do tego mamy zawsze jakieś warianty pośrednie, czyli uczniów, którzy są trochę tacy i dochodzimy do sytuacji, że my nie wiemy, jak my mamy do tych uczniów mówić. My stoimy na głowie tylko dlatego, że my powinniśmy w samym poleceniu zawrzeć ich tak zwane style uczenia się. To dochodzi do szaleństwa, do absolutnego wariatkowa. Kiedy jednak odwrócimy sytuację i spojrzymy na to, że sposób wizualny przekazywania treści wzmacnia uczenie się wszystkich uczniów bez względu na ich preferencje, to jesteśmy w domu, bo już nie ma wariatkowa. My się nie musimy dostosowywać do każdych ewentualnych preferencji ucznia. Tutaj jeszcze któraś z pań napisała wcześniej na czacie, że wielozmysłowość. No właśnie, jeśli my do tego jeszcze dołożymy wielozmysłowość, czyli pozwolimy naszym uczniom podziałać, na przykład zrobić coś. W przypadku na przykład tej fotosyntezy. W czwartej klasie, jeżeli pozwolimy uczniom z papieru wykonać roślinkę albo z plasteliny ją wykleić na kartce papieru, no to dobra, no trochę strata czasu, po co to uczniowi? Ale to jest właśnie wielozmysłowość. On poczuje tą roślinkę, on zobaczy, jak ta woda krąży w tej roślince. Może nawet to, że on sobie ulepi z tej plasteliny, nawet jeśli mu to zajmie te 10 minut naszej cennej lekcji, to on następnym razem będzie umiał przywołać z pamięci, jak jest zbudowana ta roślina i dzięki temu, jak przebiega proces fotosyntezy. Jak sobie porobi takie zielone kuleczki, które będzie mógł nakleić na liściu, które będą tym barwnikiem, chlorofilem, to będzie pamiętał, jak ten barwnik się nazywa, bo kręcił zieloną kuleczkę przez 30 sekund na lekcji biologii czy przyrody. Do tego jeszcze tutaj jest bardzo ważne to, że my wprowadzając style uczenia, my stygmatyzujemy, to bardzo brzydkie słowo, ale tak jest, my naznaczamy ucznia, że on ma określone preferencje, że on ma określone cechy. I taki uczeń przez to, że on będzie czuł, że on się może uczyć tylko w taki sposób, trochę będzie sobie narzucał kaganiec, bo nie każdy sposób sprawdzi się przy każdym rodzaju zadania, przy każdym przedmiocie i potem dochodzimy do sytuacji, że uczeń nie chce się czegoś uczyć, bo mówi, bo on nie potrafi, bo on jest wzrokowcem, to on jak słyszy, to on już nie umie, to on już tego nie zrobi. Nagle okazuje się, że ktoś zaprzestał nauki języków obcych, no bo on to jest kinestetykiem, a tam nic takiego nie było i on się tym nie może oznaczać. Proszę zobaczyć, jak bardzo my zamykamy naszych uczniów w takiej formatce etykiety, że on ma określony styl. A tak naprawdę to są preferencje. Jeśli my pokażemy naszym uczniom różne wachlarz możliwości uczenia się, sposobów uczenia się i dzięki temu on będzie mógł ten nawyk budować o to, co mówiłam wcześniej, o nie intuicję, tylko o właśnie to doświadczenie zbudowane na wiedzę, na badaniach naukowych, to wtedy te style uczenia się w ogóle odejdą. One kompletnie przestaną mieć znaczenie. Proszę zobaczyć, ja przygotowałam specjalnie na slajdzie tą datę, bo ta data mnie za każdym razem uderza. Badania z 1984 roku mówią o tym, że absolutnie żadna, ale to żadna koncepcja stylów uczenia się nie spełnia wymogów koncepcji naukowej. Tak jak mówiłam wcześniej, nawet nie ma definicji, jest to intuicyjne poczucie. Do tego testy, które się wykonuje, żeby zbadać swój styl uczenia się, widziałam takich testów bardzo dużo, one są obrzydliwie tendencyjne. Tam jest pytanie, a jak jest taka sytuacja, czy ty to widzisz, czy ty to słyszysz, czy to czujesz? Więc jak chociaż trochę jest, ktoś jest inteligentny, chociaż trochę sobie pomyśli, przecież ja mogę to tendencyjnie rozwiązać. Można spokojnie zrobić się tak zwanym czuciowcem, kiedy ma się preferencję do bycia wzrokowcem. Dzięki temu, że to, jak uczniowie uczą się, wynika z nawyków, to my możemy te nawyki kształtować poprzez wykorzystanie ich zmysłów i poprzez pokazywanie tego, jak uczyć się efektywnie. Więc ukłon tutaj do pani, nie pamiętam, której pani imię tutaj padło, do wykorzystywania wielu zmysłów podczas uczenia się, ale nie dlatego, żeby trafić do każdego zmysłu jednego ucznia, znaczy odwrotnie, do jednego zmysłu każdego ucznia, tylko do wszystkich zmysłów wszystkich naszych uczniów. W takim razie, co zamiast stylów uczenia się?
co zamiast mitu stylów uczenia się. Trochę już o tym było w przypadku fotosyntezy. W tym momencie wyciągamy teorię podwójnego kodowania. Ta teoria jest równie stara jak obalenie mitu stylów uczenia się. Ta teoria ma początki w 69, a tak naprawdę w 71-2 roku, bo Alan Pavel zaczął od tego, że my w ogóle lepiej pamiętamy obrazy. Ja zawsze na swoich warsztatach, które prowadzę z uczniami, ja ich pytam o to, czy oni jak marzą o czymś, to czy oni marzą słowami czy obrazami? Czy oni to widzą w swojej głowie, czy bardziej taki graficzny zapis słowny? No oczywiście od razu mi odpowiadają, nie, no proszę panią, oczywiście, że widzę obrazy. Tak samo jak czy oni śnią obrazami, czy oni mają wspomnienia obrazowe. Jak najbardziej się wszyscy zgadzają, że my lubimy obrazy. W ogóle kolejną rzeczą istotną, która potwierdza to, że my lubimy obrazy, jest konsumpcja internetu. 64% tego, co ludzie robią w internecie, to jest oglądanie wideo. Właśnie dlatego, że my po prostu lubimy obrazy. I to są dane z 2020 roku. Jak najbardziej. Obrazy to jest to. Dlatego Alan Pavel stworzył teorię podwójnego kodowania, wychodząc od tego, że my lepiej pamiętamy obrazy i połączył słowo i obraz. Największa siła, jaka jest, to właśnie połączenie słowa i obrazu, czyli wprowadzenie informacji dwoma kanałami. Kanałem werbalnym i kanałem niewerbalnym, kanałem wizualnym. I dzięki temu, że my na dwa różne kanały przyjmujemy informacje do swojej pamięci, przechowujemy ją w dwóch różnych miejscach w mózgu, dzięki temu ten ślad pamięciowy jest mocniejszy. To trochę tak, ja zawsze opowiadam to dorosłym, bo do dzieci to nie przemawia, jakbyśmy mieli dwa zestawy kluczy. Jeśli ktoś gubi klucze, to wie, o co chodzi. Ja mam zawsze tak, że jak nie ma w szufladzie, to już mam problem. Gdzie ja wsadziłam klucze? I to tak trochę jakbyśmy mieli zawsze dwa zestawy kluczy. Jak tych, które powinny być w szufladzie, tak jak u mnie, nie ma w szufladzie, to pod drugą ręką są te drugie. Dzięki temu, że mamy dwa miejsca w mózgu, gdzie jest informacja w formie właśnie werbalnej i niewerbalnej zapisana, to dzięki temu ta informacja łatwiej jest wydobywana, bo zawsze któraś jest. Jak nie ma jednej, to jest druga. Jak nie ma kluczy w szufladzie, to są klucze na blacie, w kieszeni, może w torebce, więc są gdzieś łatwo dostrzegalne. Co to znaczy podwójne kodowanie? Podwójne kodowanie to każda forma, absolutnie każda forma graficznej interpretacji. Ale uwaga, co to znaczy graficzna interpretacja? To mogą być wszelkiego rodzaju infografiki, coś takiego jak ta fotosynteza przed chwilą pokazana, gdzie mamy obrazek i podpis słowny. Diagramy. Podręczniki są pełne diagramów różnego rodzaju. Na przykład tu jest diagram, tu mamy płuca, układ oddechowy. I podpisane miejsca, co to jest. To też jest, to jest bardzo ważne, że mamy podpisane, co to jest elementy, a nie tylko sam rysunek, bo to jest za mało. Różnego rodzaju grafy i organizacja przestrzenna, czyli strzałki, kółka, kreseczki. Uczniowie lubią tak rysować, dlatego tak popularne są różnego rodzaju mapy myśli. Również różnego rodzaju komiksy, opisanie jakiejś historyjki, bo to jest obrazkowe, też bardzo dobrze działa. Wiem, że uczniowie jednej z naszych nauczycielek, która bierze udział w warsztatach, uczniowie rysują komiksy na przykład z chemii albo z historii. Do tego, jeżeli pokusimy się o rozłożenie czegoś w czasie, wszystkiego rodzaju linie i rozłożenie czegoś w czasie powoduje, że to też będzie podwójnie kodowanie, jeżeli tam dołożymy właśnie elementy wizualne i podpiszemy, co to jest. Krótka tylko dygresja, jak ktoś z Państwa twierdzi, że jego uczniowie nie potrafią rysować albo Państwo nie potrafią rysować, dlatego tu się świetnie sprawdza podpisywanie obrazków. Wtedy wystarczy prosty rysunek, podpisujemy i już jest pewność, że coś, co wygląda pomiędzy krową a kotem, to się staje z tego krowa, bo my podpisujemy, że to jest krowa. Zachęcam bardzo do tego, żeby podwójnie kodować z uczniami, czyli wprowadzać elementy wizualne i wracam do ekspozycji. My możemy taki diagram narysowany, stworzony specjalnie dla uczniów, wyciągnąć z szafy, taki zakurzony, po to, żeby go pokazać, wytłumaczyć na nim. Jeśli sami nie potrafimy rysować, wykorzystajmy gotowe diagramy. Następnie go schowajmy i wyciągnijmy na następnej lekcji i z tego skorzystajmy.
Jak wykorzystać podwójne kodowanie na lekcji? To właśnie to. Spróbuj jakieś zagadnienie narysować sam na tablicy. Jeśli nie czujesz kompletnie, że to jest to, w czym chciałbyś się spełniać, czy chciałabyś się spełniać, zachęcam Państwa do korzystania z gotowców. Też internet jest pełen różnego rodzaju materiałów wizualnych. Proszę zawsze weryfikować ich jakość, bo to jest ważne, i ewentualnie uzupełniać to o podpisy, bo one często na przykład jest element wizualny, a nie będzie podpisany, a to jest bardzo ważne. Tak samo, jeżeli mamy gotowe materiały, opowiadajmy o tym zagadnieniu na podstawie tych materiałów. Bardzo fajne ćwiczenie dla uczniów, żeby oni porównali materiały wizualne z tekstem w podręczniku. Czy to będzie materiał wizualny, który Państwo przygotują, czy to będzie materiał wizualny, który już jest w podręczniku, warto porównać ten materiał wizualny z tekstem. Zobaczyć, jak ten tekst został zobrazowany na tym materiale. Czym się różni, czy może jest wszystko, czy czegoś brakuje, czy może sobie coś inaczej wyobrażaliśmy. To jest bardzo fajne ćwiczenie w ogóle do zabawy z uczniami, a również pogłębiające uczenie się. Do tego coś, co już wymaga przetworzenia informacji, jest na wyższym poziomie, to można się zastanowić, jak inaczej zobrazować dane zagadnienie. Jeśli mamy diagram, spróbujmy na przykład na osi czasu. Jeśli mamy oś czasu, spróbujmy infografikę. Jeśli mamy infografikę, spróbujmy może coś innego. Można się pobawić, poszukać innego sposobu na zobrazowanie tego, co jest gotowe w podręczniku. Może być to świetna zabawa dla uczniów i dzięki temu oni, szukając własnego sposobu na zobrazowanie, lepiej zrozumieją to zagadnienie, bo będą w stanie je narysować. Najwyższy stopień przetworzenia, czyli od tego, z czym zaczynaliśmy, nauczyciel rysujący na tablicy bądź korzystający z materiałów, na przykład prosimy naszego ucznia, żeby sam narysował z pamięci to, o czym rozmawialiśmy. Czy to w formie powtórkowej w domu, narysuj z pamięci, czy to w formie powtórkowej wszystkie dzieci w klasie. Przywołujemy informacje, narysuj z pamięci, na przykład fotosyntezę. Proszę zobaczyć, jakie proste. Od tego, od czego zaczynaliśmy, możemy na tym skończyć, dać to uczniowi jako pewną nową umiejętność rysowania z pamięci. Możemy wtedy weryfikować. Tutaj jeszcze nie ma takiej opcji, ale może być również taka opcja, że damy uczniom diagram albo jakiś rysunek, który nie będzie opisany, i to też jest świetne ćwiczenie. Oni muszą z pamięci podpisać te elementy, które są oznaczone na rysunku, albo na osi czasu mają daty, a na przykład nie mają wydarzeń z historii. To też może być bardzo ciekawe, bardzo efektywne ćwiczenie wykorzystujące podwójne kodowanie. Kasia, czy ja mogę? Tak. Mogę Ci zadać pytanie a propos tego właśnie, o czym mówisz, bo ja przypominam sobie sprzed paru lat taką sytuację, kiedy obserwowałam lekcję biologii w szkole ponadpodstawowej i tam była lekcja na temat komórki nerwowej. Pani nauczycielka rysowała na tablicy tę komórkę nerwową, objaśniała, oczywiście mówiła cały czas w trakcie. Uczniowie w tym momencie jakby nie robili nic, po prostu patrzyli, słuchali i patrzyli na tablicę, po czym polecenie pani nauczycielki brzmiało w taki sposób, że teraz przerysujcie, mogli równolegle jeszcze otworzyć podręczniki, gdzie też był jeszcze obrazek tej komórki nerwowej, oni przerysowywali, podpisywali dookoła. Co byś powiedziała o takim działaniu? Bo ja abstrahuję od tego, że jakby może to nie było jakieś wyzwanie, zadanie o charakterze wyzwania, ale no właśnie jakby skomentowała taką sytuację? Dziękuję Ci za to pytanie. Ja myślę, że to jest bardzo dobre podejście, bo po pierwsze, w momencie, kiedy nauczyciel rysuje i tłumaczy, to uczniowie są skoncentrowani na tym, co rysuje i tłumaczy nauczyciel. Bo w momencie, kiedy jednocześnie by przerysowywali, to dochodzimy do sytuacji, że mamy wielozadaniowość, czyli oni nie usłyszą tego, co nauczycielka tak naprawdę im chce wytłumaczyć. Więc to jest nauczyciel, który świadomie zostawia czas uczniom na wykonanie, na przerysowanie tego.
Do tego jeszcze, moim zdaniem, dając możliwość skonfrontowania rysunku nauczyciela z podręcznikiem, bo pytanie, jak ta nauczycielka rysowała. Pewnie jak była wieloletnią nauczycielką, to rysowała fantastycznie tą komórkę nerwową, bo miała to przepracowane, ale uczniowie mogą sobie to porównać i tak naprawdę na bazie tego narysować coś najbardziej zbliżonego. Ale ja bym tak zrobiła, że właśnie świadomie powiedziałabym uczniom, teraz tłumaczę, koncentrujcie się na tym, co tłumaczę, zadawajcie pytania, omówię wszystkie elementy, a potem świadomie dam czas na przerysowanie. Bardzo Ci dziękuję, bo ja muszę się przyznać do czegoś, że wtedy nie patrzyłam zbyt dobrze na tę lekcję. Ona dla mnie była jakaś taka nudna, powtarzalna i tak dalej. Natomiast dzisiaj na bazie tego, o czym słyszałam od Ciebie trochę wcześniej i o czym teraz słyszę, no też chyba zmienił mi się pogląd na taki sposób jakby prowadzenia lekcji. Dziękuję. Myślę, że gdyby to rysowanie zajmowało, nie wiem, pół lekcji, pół godziny, że ona tłumaczy i tłumaczy i tłumaczy i tłumaczy, no to możemy tracić uwagę uczniów. I wtedy, jeśli by to było coś bardzo skomplikowanego, można by to podzielić na mniejsze porcje, że na przykład narysujemy część, wytłumaczymy i uczniowie to przerysują, mają to, znowu świadomie zamykają zeszyty i znowu koncentrację ich uwagi, żeby im troszeczkę zmienić ten rytm pracy na lekcji. Ale to w sytuacji tylko i wyłącznie, kiedy byłoby to coś bardzo, bardzo dużego i gdzie ona bardzo długo tłumaczy, a potem oni muszą bardzo długo sami rysować. Ale myślę, że w przypadku komórki nerwowej o tyle, ile dobrze pamiętam, a myślę, że w miarę dobrze pamiętam, nie zajmowałoby to pół czy trzy czwarte lekcji. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci, Jasiu, za to pytanie. To ja w takim razie wracam do ostatniego mitu i ostatniego pytania. W tym razem znowu pójdziemy do Menti i tym razem będzie to pytanie, myślę, że takie bardzo kijomrowiskowe, mam nadzieję. Z czym kojarzy się Państwu testowanie? Tam o ocenach już było, więc ja może naprowadzę, że może być również o ocenach. Z czym kojarzy się Państwu testowanie? Znowu kod Menti jest dostępny na ekranie. Poproszę o wrzucenie też na czat tego linku do Menti. A ja już się przerzucam do Menti i będę sobie czytać Państwa komentarze. Podpowiem, że to jest dokładnie ten sam link, w którym Państwo już byli i ten sam kod, który wpisywaliśmy, więc nie jest to absolutnie skomplikowane. Jak ktoś z Państwa nie zamknął przeglądarki, to już tam jest. W takim razie ja się przełączam do Menti. O, już jest, widzę, że jest. To jest nasze są tutaj mity. Ja muszę teraz, przepraszam bardzo, bo to nie zadziałało tak, jakbym sobie życzyła, żeby zadziałało. To jeszcze sekundę. Będąc wierna mitowi, że nie ma wielozadaniowości, nie będę się odzywać. Bardzo proszę wpisać, z czym kojarzy się Państwu testowanie. Krycie tyłka przed dyrektorem. Dziękuję, dziękuję. To jest naprawdę mocne. Stres. Loteria. Przymus i stygmatyzacja. To też mocne. Konkurs na wystawianie ocen. Zaliczenie. Dziękuję za te odpowiedzi bardzo. Widzę, że już nawet testowanie na COVID-19. Tak, teraz słowo testowanie troszeczkę zmieniło orbitę, również poszło w stronę koronawirusa. Zaliczenie, stres, przymus. A podkładka, ile jeszcze nie umieją? Doskonale.
To jest dokładnie ta orbita, gdzie ja chcę z Państwem tutaj się dzisiaj poruszać. W takim razie skojarzenia z testowaniem są absolutnie dokładnie takie, jak ich się spodziewałam. Proszę mi wierzyć na słowo, że takie skojarzenia mają również Amerykanie, na których takie badania były prowadzone, a wręcz artykuł dotyczący w ogóle testowania wzbudził olbrzymią ilość komentarzy rodziców i nauczycieli, w ogóle dorosłych, jak to testy niczego nie uczą. I my tym mitem, testy niczego nie uczą, dzisiaj się zajmiemy. Mam nadzieję, że to będzie odkrywające, uczące i też pokaże testowanie w tym aspekcie, o który mi bardzo chodzi. Proszę Państwa, jeśli chodzi o testowanie, to badacze, którzy zajmowali się zjawiskiem testowania, to jest profesor Rediger i Karpicki, to dwóch amerykańskich badaczy, którzy przez wiele lat prowadzili badania, które im wyszły na początku przez przypadek, ale jak zobaczyli, co odkryli, to pogłębili badania na temat testowania i wprowadzili pojęcie testing effect. Ale okazało się, że jak zaczynali rozmawiać o tym z jakimkolwiek nauczycielami, żeby spróbować to sprawdzić na ich lekcjach, to oczywiście wszyscy mówili, ale nie, 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 testowanie to my nie chcemy. Wtedy oni poszli po rozum do głowy, po swój akademicki rozum do głowy i stwierdzili, że no to nie dość, że my chcemy wykorzystać testowanie w dobrym celu, pokazać pewną wartość tego testing effect, to my musimy coś zmienić. I po to, żeby pokazać zupełnie inną stronę testowania, zmienili nazwę. Wprowadzili pojęcie ćwiczeń w przywoływaniu. Ćwiczenia w przywoływaniu, angielskie nazewnictwo retrieval practice. I to pozwoliło już im rozmawiać z nauczycielami. Zmiana nazwy to nie chodzi tylko o to, że my ukrywamy to testowanie dla ocen pod słowem ćwiczenia w przywoływaniu. Chodzi o coś kompletnie innego. Chodzi o to, że słowo testowanie wzbudza złe konotacje, bo jest wykorzystywane źle. Ale można z testowania wziąć pewne elementy, wprowadzić je do ćwiczeń w przywoływaniu i osiągnąć fantastyczne efekty. Tak jak tutaj na tym obrazku. My powinniśmy przestać skupiać się na tym, jak wtłoczyć wiedzę do głów naszych uczniów, a skupić się na tym, jak wyjmować, wyciągać, przywoływać tę wiedzę właśnie z pamięci owych uczniów. I dzięki ćwiczeniom w przywoływaniu właśnie da się to zrobić. Ćwiczenia z przywoływaniu, czyli skupienie się na tym, jak wydobywać informacje z głów naszych uczniów. I teraz o co chodzi z tymi ćwiczeniami w przywoływaniu? Jak ćwiczenia w przywoływaniu według badań Redigera i Karpickiego wpływają na zapamiętywanie? Ci badacze zrobili mnóstwo prób na studentach i oczywiście pokazywali je wszystkie na bardzo skomplikowanych wykresach. Ja pokażę Państwu dwa takie wykresy, żeby pokazać twarde dane, że ja tutaj nie wymyślam tych historii, tylko korzystam z twardych danych. Studenci, na których Rediger i Karpicki prowadzili te badania, uczyli się różnego rodzaju materiałów, w tym przypadku czytali teksty. Jeśli dobrze pamiętam, był tekst o wydrach i tekst o Słońcu albo o Louisie Armstrongu i oni musieli po takiej nauce przywołać z pamięci informacje. W badaniach nazywano to testem kontrolnym, ale ten test kontrolny to tak naprawdę było przywołanie wszystkich informacji z pamięci, po prostu spisywanie ich na kartce jako po prostu zdania, o czym oni czytali. Po 5 minutach, po wprowadzeniu takiego testu kontrolnego, okazało się, że grupa, która 2 razy studiowała teksty, czyli po prostu je czytała, miała lepsze wyniki niż grupa, która tylko raz studiowała, a potem już tylko przywoływała z pamięci. Sytuacja po 2 dniach się odwróciła, a po tygodniu, proszę zobaczyć, co się stało. Połowa informacji grupy, która tylko studiowała, czyli czytała teksty, połowę informacji zapomniała. Spadek w przypadku grupy kontrolnej, która przywoływała za drugim razem, był zdecydowanie mniejszy. To jest mniej niż 20%. Ten słupek nadal jest na bardzo wysokim poziomie. Po 1 tygodniu, kiedy studenci mogli 1 raz przeczytać te 2 teksty, 1 raz przywołali je z pamięci. Chyba to nie zajęło mi zbyt dużo czasu, a tak doskonały efekt.
I drugi slajd, drugi wykres, który będzie mówił o tym, jak my szybko zapominamy w zależności od uczenia się. Te same badania na innej grupie studentów. Jeżeli mamy grupę kontrolną, tą szarą, która 4 razy po prostu czytała tekst, to w jednej sesji mogła przeczytać kilkukrotnie. To jest grupa, proszę Państwa, która w 4 sesjach nauki sumarycznie przeczytała teksty 14 razy. 14 razy w odstępach czasu. Druga grupa to była grupa, która 3 razy po prostu czytała w 3 sesjach i ostatniej sesji przywoływała. Trzecia grupa to była taka, która studiowała, czytała sobie teksty tylko raz, czyli przeczytała 3,5 razy te teksty, a potem przez 3 razy przywoływała z pamięci, czyli spisywała wszystko, co pamięta. To jest bardzo ważne. Spisywanie to się nazywa w tym badaniu free recall, czyli po prostu przywołanie z pamięci. Proszę Państwa, uczniowie, którzy raz tylko studiowali, czytali, a 3 razy przywoływali z pamięci, zapomnieli po tygodniu tylko 14% z tego, czego się nauczyli. A studenci, którzy 14-krotnie przeczytali ten tekst w 4 różnych sesjach nauki, zapomnieli w ciągu tygodnia połowę tego, czego się nauczyli. Chodzi o to, że to, czy my pamiętamy jakąś informację, czyli siłę, z jaką przechowujemy tą informację, która jest wyuczona, ona jest bardzo mocno skorelowana z siłą wydobywania. Czyli to, jeśli ja chcę coś silnie przechowywać, czyli mieć w swojej pamięci, to ja muszę tą informację wielokrotnie wydobywać z pamięci, czyli przywoływać. Prosty przykład. Tabliczka mnożenia. Wszyscy znamy dobrze tabliczkę mnożenia. Jedne przykłady lepiej, inne gorzej. Niektórzy mieli problemy z tym, że jakichś tam przykładów nie będą znać. Ale w momencie możemy powiedzieć, że wszyscy w miarę dobrze mamy przyswojoną tabliczkę mnożenia, bo my wielokrotnie z tej wiedzy korzystamy. Siła przechowywania jest bardzo mocno związana i ona wzrasta, czyli lepiej coś przechowujemy, jeśli wielokrotnie wydobywamy informacje z głowy. Jeśli przestajemy wydobywać, od razu nam spada siła przechowywania. Problem polega na tym, że my nie możemy tych sił mieć osobno. My musimy wydobywać, żeby przechowywać, a jeśli chcemy przechowywać informacje, musimy je wydobywać. Widzę, że pani Ania napisała tutaj a propos do tego slajdu, że czytanie to nie jest nauka. Pani Aniu, według badań tych samych naukowców, Redigera i Karpikiego, na pytanie studentów, jak oni najczęściej się uczą, większość studentów amerykańskich, najlepszych amerykańskich uczelni, mówi, że przez wielokrotne czytanie tekstu. Jeśli Państwo mają ochotę, proszę zapytać swoich uczniów, ale oczywiście w anonimowej ankiecie, w jaki sposób oni najczęściej się uczą. A ja powiem, co, ja mogę Państwu od razu powiedzieć, co oni podadzą. Wielokrotne czytanie tekstu, a na drugim miejscu, o dziękuję Pani Natalio, dokładnie, podkreślanie, ale to jeszcze uwaga, ja tutaj nie mam, podkreślanie takimi kolorowymi zakreśleczami. I potem zaglądamy do notatek naszych uczniów albo do podręcznika i tam jest wszystko, ale to wszystko podkreślone. Jest taki artykuł, który ja bardzo lubię i w nim jest taki cytat. Highlighting is a waste of time. Jeśli my nic nie zrobimy z tymi podkreślonymi informacjami, to naprawdę podkreślenie i potem czytanie tych podkreślonych rzeczy to nic z tego nie będzie, bo to nie jest przetworzenie informacji. Dziękuję Pani Natalio, dokładnie napisała to Pani w momencie, w którym chciałam to powiedzieć. Więc uwaga, najczęściej stosowaną metodą, którą nawykowo, instynktownie wybierają uczniowie, to jest właśnie wielokrotne czytanie tekstu, a potem się okazuje, że wyniki są takie marne. Dlatego warto myśleć o tym, że uczeń musi przywoływać informacje, wydobywać je z głowy. I właśnie dlatego ćwiczenie w przywoływaniu, potocznie nazywane testowaniem, to jedna z najskuteczniejszych metod uczenia się. Ale uwaga, i tu podkreślam uwagę w imieniu całego Centrum Edukacji Obywatelskiej i we własnym, ćwiczenia w przywoływaniu to nie jest narzędzie do wystawiania stopni. My nie przywołujemy informacji z głów naszych uczniów po to, żeby wystawiać im stopnie. My robimy to po to, żeby wzmocnić ich zapamiętywanie, wzmocnić ślad pamięciowy. Dzięki temu, że to będą częste różnego rodzaju ćwiczenia, quizy, testy, różnego rodzaju zabawy w przywoływaniu dla wszystkich uczniów,
to my zmniejszymy ich stres, bo w przyszłości, kiedy będzie obowiązkowy sprawdzian, obowiązkowy egzamin, to oni mniej się będą bali, bo będą nauczeni, że informacje należy przywołać z głowy, a nie wielokrotnie czytać tekst i nabrać biegłości w czytaniu tego tekstu. Dzięki temu, że wzmocnimy siłę wydobywania, wzmocnimy siłę przechowywania. Czyli każde wydobycie informacji z pamięci poprawia siłę przechowywania, czyli siłę, z jaką informacja jest po prostu w naszej pamięci przechowywana. Dzięki temu, że wprowadzamy ćwiczenia w przywoływaniu i uczeń może je sam wprowadzać również w domu, on burzy uczucie biegłości, bo on widzi, że czegoś nie wie. A czasami nawet, co jest moim ulubionym, on się dowiaduje, że nie wiedział, że w ogóle coś istniało, więc on nie miał szansy się tego nauczyć. Więc nie tylko nie wie, że nie wie, ale nie wie, że nie wiedział, że to w ogóle istnieje. Do tego jeszcze każda forma przywołania informacji przebudowuje pamięć, konsoliduje, wzmacnia, ale przebuduje. Czyli za każdym razem, jak informacja jest wyjmowana z naszej głowy, to ona potem inaczej się układa. To jest bardzo istotne. To są takie klocki, które po prostu się przestawiają i dzięki temu wzmacniamy zapamiętywanie. Bardzo istotne jest, szczególnie w szkole, że ćwiczenia w przywoływaniu wzmacniają związek ze starą wiedzą. Na pewno Państwo mieli taką sytuację, jak mówili o czymś uczniom na przykład w czwartej klasie i chcemy do tego wrócić w piątej klasie, a oni nic, nic. Po prostu, a to było, proszę Panią? No właśnie, było. Tylko jak to było w czwartej klasie, to potem przez rok, półtora, dwa, a czasami od poziomu szkoły podstawowej do poziomu szkoły średniej nie było powrotu do tej informacji. I to powtórzenie, czyli przywołanie tej informacji przez uczniów, a nie tylko powtórzenie przez nauczyciela, spowoduje, że my wzmocnimy to nowe z tym starym, co już było. I dzięki temu, że my podczas tego jednego roku, który nas dzieli na przykład w przypadku, nie wiem, ułamków czy epoki historycznej, my wrócimy do tego, regularnie będziemy wracać, to nasi uczniowie, jak ta ósmoklasistka powie, że ona kocha zadania z fizyki, bo one przywołują informacje, które ona miała rok wcześniej. I te zadania są takie uczące, bo tam jest tak dużo informacji, które ona musi przywołać. Do tego, tak, uczniowie nie pamiętają po wakacjach, no bo oni przez 2 miesiące nic nie przywołują. Ewentualnie mogą przywołać co najwyżej wypisywanie kartek z nadmorza, więc ćwiczą. Pozdrawiam cię serdecznie, babciu. Chyba, że nie piszą kartek, tylko piszą SMS-y, ale to też coś przywołują. Do tego jeszcze, dzięki ćwiczeniom w przywoływaniu, my przeciwdziałamy zapominaniu, bo my ciągle wydobywamy te informacje z głowy. Kończąc cudowną przygodę z obalaniem mitów edukacyjnych, mam nadzieję, że tutaj rozmazaliśmy, rozciągnęliśmy, wytłumaczyliśmy. Zachęcam, polecam, zalecam, żebyśmy uczyli, ale uczyli się też w oparciu o fakty, o badania naukowe, o efektywne metody, a nie żebyśmy wierzyli w mity. Myślę, że teraz powinien być taki moment, Jasiu, w którym powinnaś powiedzieć, że będą zaświadczenia, że będzie link do zaświadczeń. To już jest ten moment. Tak, link do zaświadczeń już pojawił się wcześniej, bo Anita, zaraz jeszcze o Anicie wspomnę, ale jeszcze raz wklejam ten link do zaświadczeń, proszę bardzo. Ja się pojawiłam po to, żeby przede wszystkim podziękować Tobie, Kasiu, wspaniałe wyczucie czasu, nawiasem mówiąc, bo właśnie dokładnie w punkt skończyłaś, ale myślę sobie, że naprawdę dałaś nam taką możliwość, żeby w tej chwili nie dość, żeby pójść do swoich uczniów z pewnym wyposażeniem, z pewnymi konkretnymi narzędziami i przemyśleniami co do tego, w jaki sposób planować i prowadzić lekcje, to jeszcze na dodatek z bardzo interesującymi tematami do tego, żeby rozmawiać ze swoimi koleżankami i kolegami w pracy. Zachęcam do tego, bo myślę, że no, zawsze możemy służyć też naszym koleżankom i kolegom w pracy po to, żebyśmy razem uczyli lepiej, żebyśmy pomagali sobie w nauczaniu, w uczeniu się.
Kasiu, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Podziękuję jeszcze jednej osobie, która cały czas gdzieś tam przebywa za kurtyną, ale dzięki niej wszystko technicznie świetnie się rozgrywa. Anita Nogal cały czas czuwa, żeby wszystko przebiegało jak trzeba, i Anita również tutaj te wszystkie linki o zaświadczeniach na wklejała, także miałam poczucie bezpieczeństwa dzięki Tobie, Anito. Dziękuję bardzo. I teraz przede wszystkim jeszcze dziękuję Wam, uczestnikom, uczestniczkom chyba jednak przede wszystkim, za to w ogóle, że dzisiaj byliście z nami, za to, że jesteście z nami w Nauczycielskiej Akademii Internetowej w charakterze uczestniczek, uczestników, w charakterze mentorów i mentorek, bo też i takie osoby tutaj dostrzegłam. Bardzo Wam dziękuję, zapraszam znowu, pojawimy się z naszymi dialogami ponownie. A dzisiaj życzę Wam jeszcze miłego wieczoru i odpoczynku przed jutrzejszym dniem. No i zdrowia, zdrowia cały czas. Dziękuję Jasiu, dziękuję i dziękuję bardzo Państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia.